Norbert, mamy okazję porozmawiać zaraz, tak na kilka chwil po sparingach twoich z Aslambekiem. Powiedz, jak zawodnik MMA teraz, który przyjechał chyba do was poprawiać stójkę, no wygląda w tych sparingach? No, powiem, że byłem mile zaskoczony, ponieważ ostatni razem właśnie też był Aslambek z Mamedem u nas jakieś chyba półtora roku temu, dwa lata temu, że trenowaliśmy w Boxing Clubie na Chodakowskiej. I tam jeszcze ta jego stójka była taka trochę surowa. Tutaj zobaczyłem naprawdę i sparowało się z nim i widziałem tak jak z innymi chłopakami sparował, że naprawdę poprawił tą stójkę. Jest ułożony, szukał jakichś ciosów, kombinacji, także byłem zaskoczony tak pozytywnie, że naprawdę poprawił się boksersko. No właśnie, jak się sparuje z takim zawodnikiem MMA? Jest różnica? Czujesz ten styl inny? Troszkę inaczej chodzi na nogach? Czym, jakbyś określił zachowanie takiego zawodnika MMA w porównaniu z zawodnikiem typowo bokserskim? No, jakbym określił, no MMA, bokser zupełnie no, są dwie różne dyscypliny, także ci zawodnicy koncentrują się, mi się wydaje, bardziej na tym, żeby przez boks skrócić dystans i od razu wejść w parter. I myślę, że tak właśnie wygląda też styl, że szuka takich ciosów pojedynczych, żeby trafić i szybko, myślę, złapać przeciwnika do półdystansu, do parteru. No i ci zawodnicy, no wiadomo, używają też różnych chwytów, kopnięć, więc te ręce nie są tak wyrobione, nie są te ciosy tak wyraziste, dynamiczne i mocne. No, może u nich siła się rozkłada na nogi, ściśnięcie w parterze, także to na pewno lżej biją, ale naprawdę mogę powiedzieć po tych sparingach tak szczerze, że podobało mi się to, nawet jak jeszcze zanim zaczęliśmy sparować, oglądałem jak sparuje z innymi chłopakami, że styl boksowania, jak poprawił się boksersko. No właśnie, powiedz, kim jeszcze sparował Aslambek? Aslambek sparował jeszcze, miał rundę czy dwie z Maćkiem Sulęckim, z Tomkiem Turkowskim, no i ze mną. To bardzo pracowity dzień chyba. Tak, naprawdę zrobił dużo tych rund, widać, że chłopaki przyjechali i chcieli to jak najlepiej wykorzystać, to że mają okazję posparować z nami boksem. To już któryś raz, czy tak planujecie co jakiś czas właśnie takie wizyty, jak to wygląda? Czy to po prostu tak spontanicznie wyszło? Czy spontanicznie, to znaczy trener Andrzej Gmitruk ma stały kontakt z Pawłem, trenerem właśnie Mameda Aslambeka i jeżeli są w Warszawie, to się dogadują, że chcieliby przyjechać na sparingi, także z chęcią z nimi sparujemy i pomagamy sobie w treningach. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie zarówno dla nich, jak i dla was. Dokładnie. Często się też zdarza, że na gale bokserskie jako przeciwnicy przyjeżdżają różni kickbokserzy czy zawodnicy mieszanych czy walki, którzy chcą też się sprawdzać w boksie. Więc to jest kolejne doświadczenie, inne style i wspólna nauka. A jakbym cię tak zapytał, jakbyście tak mieli stanąć w ringu, kto by wygrał, bokser czy zawodnik MMA? No podejrzewam, że na pewno, znaczy no większe prawdopodobieństwo byłoby, że zawodnik MMA, wiadomo, bokser ma tylko wyrobione ręce, musiałby chyba tak szybko znokautować przeciwnika, żeby nie zdążył wlecieć, wskoczyć w nogi czy tam w parter, ale domyślę, że większe szanse ma zawodnik mieszanych sztuk walk. No to bardziej zabójczy styl. No dokładnie.